Singapur to jedno z najbogatszych państw i miast świata. Słynie z wielu rzeczy, również z jedzenia, które czerpie z wielu kultur. W dzisiejszym odcinku zwiedzimy Singapur kulinarnym szlakiem. Będziemy jeść i w restauracjach, i na ulicy. Opowiemy też o cenach, które potrafią zaskoczyć w obie strony. Mało tego, nie zabraknie też niejedzeniowych atrakcji, a wszystko to w materiale nagranym w listopadzie 2019 roku, a więc w czasach przed koronawirusem. Póki co lot do Singapuru z Polski nie jest możliwy, ale trzymamy kciuki za to, że wkrótce się to zmieni i będziecie mogli naszym szlakiem przemierzać to cudowne miasto. Póki co usiądźcie wygodnie, przygotujcie sobie coś do jedzenia i zaczynamy! Hej, witajcie, z tej strony Maciej, jest ze mną Sonia, a my jesteśmy w Singapurze. Pierwszy posiłek w Singapurze jemy na Telong Air Market, czyli na takim food courtcie. Polecono nam tutaj jeden lokal, Tsongki Fishball Noodles, żebyśmy spróbowali tutaj laks. To jest polecenie od znajomych. Laksa wygląda ciekawie. To jest zupa na bazie mleczka kokosowego, czerwonej pasty curry z wieloma dodatkami, również z makaronem. Opowiemy o niej jeszcze więcej na pewno w czasie tego filmu, bo na pewno nie jedną laksę w Singapurze zjemy, gdyż jest to danie, z którego Singapur słynie. Singapur oraz Malezja. O, ciekawy smak, bo przede wszystkim czuję rybę albo jakieś owoce morza. Także no ten bulion był chyba przygotowywany na bazie owoców morza i lub ryb. Albo jest jakiś dodatek owoców morza i ryb, którego nie widzę. Zresztą miejsce nazywa się Fishball Noodles. Inne dania to są właśnie zupy z takimi kulkami z ryb. Poza tym czuć mleczko kokosowe, czuć curry. Jest ta zupa lekko pikantna. No, muszę przyznać, że Singapur zaczyna się smacznie. Wyjaśniło się, w tej laksie pływają owoce morza, jest jakaś ośmiornica, może tu są też jakieś małże, także stąd ten taki morski posmak. Jedna taka laksa kosztuje 4 dolary singapurskie, czyli w przeliczeniu na złotówki jest to około 11 zł, także przyznacie, że niedużo za naprawdę ciekawe i bardzo smaczne jedzenie. A co ciekawe, na tym food courtie jest kilkanaście, jeśli nie kilkadziesiąt punktów gastronomicznych. Każdy z trochę innym jedzeniem. Wszystko wygląda naprawdę bardzo ciekawie i bardzo intrygująco. I byśmy mogli tutaj jeść codziennie przez cały wyjazd 5 posiłków dziennie i prawdopodobnie nie zdołalibyśmy wszystkiego zjeść. Singapur to miasto państwo w Azji Południowo-Wschodniej, niepodległe od lat 60. XX wieku, w którym mieszkają przedstawicieli wielu narodowości, wielu kultur. Mieszkają tutaj Malezyjczycy, mieszkają Chińczycy, mieszkają Hindusi. Też nie można zapominać o tym, że to jest była kolonia brytyjska i wszystkie te wpływy widać w tym mieście jak na dłoni. Widać też je w kuchni. Do tego dochodzi to, że to jest bogate miasto, bogaty port, także wszystko się tu miesza. Mamy Drapacze Chmur, mamy Little India, mamy Chinatown. Znajdziemy tutaj naprawdę wiele ciekawych potraw i postaramy Wam się pokazać jak najwięcej z nich. Pokażemy Wam w tym filmie różne kultowe dania z Singapuru, różne dania, które po prostu tutaj ludzie jedzą. Postaramy się zrobić ich jak największy przekrój. Też będzie lekki przekrój, jeśli chodzi o ceny, od tanich po droższe rzeczy. Z drugiej strony to też jest taki przewodnik od osób, które są pierwszy raz w Singapurze. Dla osób, które będą tutaj raczej pierwszy raz w Singapurze, jeśli tutaj mieszkacie, byliście wiele razy, przebywacie z jakichś tam zawodowych powodów, no to prawdopodobnie wiele dla siebie nie znajdziecie, bo my dopiero to miasto odkrywamy. Jesteśmy w Little India, czyli w małych Indiach, okolicy zdominowanej przez Hindusów. Można tutaj dużo rzeczy kupić, można tutaj dużo rzeczy zjeść, no i tym się właśnie dzisiaj zajmiemy. Sprawdzimy klasyki Singapuru, jeśli chodzi o ten element indyjskiej kuchni. Zaraz zobaczycie, co to będzie. Jesteśmy w miejscu, które nazywa się The Banana Leaf Apollo na Little India, w Little India. Jest to jedna z dwóch lokalizacji tej restauracji i przyszliśmy tutaj zjeść coś specjalnego. Póki co mamy mango lassi, mamy też liście bananowce zamiast talerzy.
I czekamy na nasze dania. Zamiast tacek chyba. Zamiast tacek, tak. Nie zamiast talerzy, a zamiast tacek. I co? Jedyna dziwna rzecz, otwarte niby od 10.30, puścili nas tutaj o 11, a przyjęli zamówienie po 11.20, także za to minus pierwszy, ale może ostatni. Mamy już nasze zamówienie, mamy sałatkę z pomelo z krewetkami, mamy smażony ryż z owocami morza, mamy tutaj, to jest bardzo fajne, chlebek naan z orzechami nierchowca, bardzo smaczny, już próbowaliśmy. No i mamy singapurską specjalność, czyli curry z głową ryby. Przyszło ono w wielkim naczyniu, bo też ta głowa ryby nie jest mała. A zamówiłem, słuchajcie, rozmiar medium. Więc jestem lekko w szoku, że to jest takie ogromne danie. Dla wielu z was curry z głową ryby może brzmieć mało apetycznie. Przyznam, że dla mnie to już brzmi mało apetycznie, a będąc w Singapurze muszę tego spróbować. Curry jest dość ostre, nawet całkiem mocno pikantne. Jest raczej takie wodniste, jak widzicie. Nie ma tutaj mleczka kokosowego. Bardzo aromatyczne. Można spotkać w nim kawałki okry. To jest takie warzywo. Mało popularne raczej w Polsce. No i sama głowa ryby, tak jak mówiłem, brzmi mało apetycznie, ale jest w niej bardzo dużo mięsa i to bardzo smacznego, soczystego mięsa. Także jest to zadziwiająco dobre danie. W porównaniu do tych innych, no to jest w ogóle rewelacyjne. Dobre było to fish head curry. Nie spodziewałem się takiej wielkości, nie spodziewałem się, że będzie tak dużo mięsa ryby do zjedzenia. Samo curry intensywne, ciekawe w smaku, choć myślę, że drugi raz bym go już raczej nie zamówił, ale ja generalnie mam jakiś taki problem z kuchnią indyjską. Jakoś nie do końca potrafię się do niej przekonać. Jeśli będziecie w Singapurze i będziecie chcieli zjeść to fish head curry, to nie do końca polecam to miejsce, w którym byliśmy. Nie tyle z uwagi na samo jedzenie, które było ok, co na obsługę. Kelner mógł nam jednak podpowiedzieć, że to będzie bardzo duża porcja i że może jednak lepiej wziąć wersję mniejszą. Bardzo też wszystko dość długo trwało i to mi się nie podobało. No i kolejna rzecz, ceny dość wysokie, jak na Singapur, to fish head curry kosztowało $28, czyli w przeliczeniu na złotówki jakieś 80 zł, biorąc pod uwagę, że jest to jednak danie więcej niż jednoosobowe, to nie jest może jakaś kosmiczna cena, ale jednak no, porównując do jakichś innych miejsc, no to jest dość drogo. Jednym z takich ważniejszych symboli miasta, tak naprawdę symbolem miasta państwa Singapur jest Merlion albo Merlion, bo jest to posąg pół lwa, pół ryby. Lew z tego względu, że Singapur jest często nazywany miastem lwa. Podobno podchodzi to od słów Singapura, które po malajsku oznaczają dosłownie miasto lwa. Chyba właśnie przy tym posągu było najwięcej turystów, którzy chcieli sobie zrobić zdjęcie. Charakterystyczne jest to, że z paszczy lwa wydobywa się woda, czyli jakby jest taka a la fontanna i dlatego tam bardzo ciekawe zdjęcia wychodzą. Ludzie sobie lubią też tam również bardzo kreatywne zdjęcia robić przy tej wodzie, co byliśmy w stanie zaobserwować. W Singapurze pogoda bywa kapryśna, zmienia się z minuty na minutę. Teraz dla przykładu leje. Pierwszy deszcz, taki obfity deszcz, jaki widzimy odkąd przyjechaliśmy, przylecieliśmy do Azji. Jak piorun pierdolnie. Jesteśmy w miejscu, które nazywa się Satay by the Bay. Jest ono ulokowane w wielkim parku, nazywa się Garden by the Bay. Możecie kojarzyć to miejsce z takich charakterystycznych, sztucznych drzew kojarzących się z filmem Avatar Jamesa Camerona. My właśnie przyszliśmy sobie zwiedzać ten park. Byliśmy w dwóch kopułach, w jednej dużo kwiatów, w drugiej troszkę mniej, za to była sztuczna góra usypana, na którą się wchodziło. Generalnie całkiem przyjemnie. Byliśmy jeszcze w miejscu, w którym było jeszcze więcej kwiatów, coś dla wielkich fanów flory. My tak trochę przez to przeszliśmy, z zaciekawieniem może lekkim, z lekkim podziwem, ale nie żeby to było najlepsza rzecz, w jakiej kiedykolwiek byliśmy. Myślę, że kiedy jesteście w Singapurze, to warto wpaść, choć bilety są dość drogie. Za te trzy kopuły zapłaciliśmy łącznie $96 dla dwóch osób, czyli to jest 275 zł. Także no, nie mało, aczkolwiek atrakcje w Singapurze takie są. Generalnie nie jest to tanie miasto, pomijając jedzenie i metro. Piwo na przykład, jest to piwo Tiger, znane z Tajlandii też, nam jak najbardziej, no to jedno takie piwo kosztowało tutaj $11, czyli ponad 30 zł. Ale nie powiedziałem, na co czekamy. Czekamy oczywiście na sataje, które robią się w City Satay, punkcie funkcjonującym od 1987 roku. Także prawdziwa legenda wśród satajów w tym mieście.
będą szaszłyki z różnego mięsa. Ja... Piszcie, kto się urodził w 87, my nie. I tak to wygląda. Dużo różnych szaszłyków z różnego mięsa, jest wieprzowina, jest wołowina, jest kurczak, jest jagnięcina, do tego jeszcze takie duże krewety, sosy orzechowe z orzeszków ziemnych oraz ryż. Naprawdę smaczne są te szaszłyki. Jeden szaszłyk to nie jest może jakoś bardzo dużo mięsa, ale jest to mięso dobrze doprawione, dobrej jakości, soczyste, no i świetnie, niezależnie od tego, czy to wołowina, czy to wieprzowina, czy to kurczak, czy to jagnięcina, to świetnie komponuje się z tym dość mocno słodziutkim, lekko pikantnym sosem orzechowym. Ja teraz obczaję. Chyba trzeba tą główkę urwać. To pierwsza rzecz. Później jakoś musimy ją oskubać. Nie jest to proste. Takie są, chyba za długo były na tym grillu. W Singapurze, w Malezji czy w Indonezji klasykiem do setai wszelkiej maści jest właśnie taki sos orzechowy. Moim zdaniem świetnie on się komponuje do mięsa. Choć przy takiej ilości może być troszkę monotematyczny. Ja tam się jednak jem. Najsłabsze obok krewetek jest chyba wieprzowina. Bardzo tłusta, to jest boczek na pewno, ale o wiele lepiej smakuje kurczak, wołowina i jagnięcina. Bardzo dobre były te szaszłyki, kosztowały $30 za cały set, czyli nieco ponad 80 zł. W przeliczeniu na złotówki Satay by the Bay to jest jednak cały food court, cały hawker center, czyli oprócz szaszłyków znaczy tutaj też inne rzeczy. Są pierożki, są pieczone kaczki, pieczone kurczaki, dużo owoców morza, piwo, jedzenie zachodnie jakieś, także no każdy znajdzie coś tutaj dla siebie. Jednak ze względu na ulokowanie w słynnych ogrodach podejrzewam, że ten hawker center jest troszkę droższy od innych, także trzeba się z tym liczyć. Ale kiedy was tutaj dopadnie głód, to za bardzo nie macie innego wyboru. W przeciwieństwie do Bangkoku, w Singapurze nie je się na ulicy, je się w tak zwanych hawker center, czyli takich targowiskach z jedzeniem, food courtach, jak zwał, tak zwał. Na jednym takim hawker center może być kilka, a może być nawet kilkadziesiąt hawkerów. Hawkery to są takie stoiska z jedzeniem w wielkości kilku metrów kwadratowych i w takim jednym stoisku zazwyczaj przygotowuje się i sprzedaje jedną potrawę albo grupę podobnych do siebie potraw. Co ciekawe, w całym Singapurze takich hawker center jest kilkaset, także no jest to ogrom, naprawdę ogrom różnorodnego jedzenia. Sam się właśnie znajduję teraz na jednym z hawker center, jeden z większych, jaki widziałem, kilkadziesiąt różnych stoisk i stoję w kolejce do jednego stoiska, które zostało mi polecone. Tak też możecie tutaj wybierać jedzenie. Tam, gdzie ludzie stoją i czekają w kolejce, to znaczy, że prawdopodobnie jest smaczne. Możecie też oczywiście kierować się czyimiś poleceniami, ale generalnie wybór jest tutaj tak ogromny, że trzeba jakiś klucz zastosować. Danie, na które tak czekałem, to Shark Wai Kio, czyli taki makaron, szeroki makaron ryżowy z dodatkiem chili, z dodatkiem owoców morza, kiełków, chińskiej kiełbasy i czegoś tam jeszcze. Danie bardzo popularne w tych rejonach świata. Miałem okazję jeść w Warszawie kiedyś, w lokalu, który nazywał się Gado Gado, już nieistniejącym. I tamten makaron był w menu. Wtedy smakował mi tak średnio. Zobaczymy, jak będzie smakował w miejscu, w którym jest on bardzo popularny. Dobry, pikantny. Sos jest na bazie różnych sosów sojowych, na pewno jasnego i ciemnego, ale to jest małe wytłumaczenie, jakie to są dokładnie sosy. Jest pikantnie, jest słono. Trafiłem na jakąś skórkę wieprzową, smażoną. O, jak widzicie, są tutaj też owoce morza. Danie kosztuje $4 singapurskie, czyli około 11 zł. Niedużo, a jest całkiem smaczne. Żeby zamówić to danie, czekałem w kolejce jakieś 25 minut. Wzdłuż kolejki chodziła pani i zbierała zamówienie oraz można było jej od razu zapłacić. Potem pani wszystko pamiętała, kto to zamówił. W zasadzie w sumie jedno danie tylko, ale pamiętała pani, ile kto zamówił tych dań. No, wszystko trwało 25 minut może.
Byliśmy teraz na pokazie świateł i laserów i fontan przy Marina Bay Sands, przy wejściu do centrum handlowego. Te pokazy są wieczorem, byliśmy na tym o 20, potem jest jeszcze chyba jeden albo dwa, w weekendy jest ich więcej. No i teraz się przenosimy i idziemy na pokaz na tych takich drzewach, na których byliśmy dzisiaj. No i tam też wieczorem są właśnie takie świetne pokazy z muzyką. Nazywa się to chyba Gardens by the Bay Rhapsody, coś takiego. To były takie właśnie wieczorne pokazy, świetlne. W tle była muzyka operowa. No a teraz przyszliśmy w dzień, ponieważ wczoraj niestety w ciągu dnia nie wpuścili nas na górę ze względu na warunki pogodowe, padał deszcz, wiał silny wiatr, a te pomosty są takie trochę chwiejne, więc niestety jeżeli jest zła pogoda, to biletów nie sprzedają. Dlatego przyszliśmy dziś rano, żeby zobaczyć, jak to wszystko wygląda w świetle dziennym. Możesz powiedzieć, że bilet 8 dolarów kosztuje. Bilet kosztuje 8 dolarów od osoby. Zamówiłem danie, które nazywa się popia. Pisze się popia przez samocha na końcu. I są to takie naleśniki słodko-kwaśno-pikantne, wypełnione warzywami. Zaraz zobaczycie, jak to będzie wyglądało. Ja to będę jadł pierwszy raz w swoim życiu. Jesteśmy na jednym z Hawker's Center na Chinatown. I to miejsce nazywało się bodajże China coś tam. Chinatown Special, nie wiem. Jest tu bardzo dużo jedzenia i bardzo dużo ciuchów, piętro niżej. Pani na cieniutki naleśnik wrzuca warzywa i wszystkie składniki, potem to zawija jak burrito i kroi jak sushi. Tak, żeby było łatwiej jeść to pałeczkami. Jakie to są dokładnie warzywa i owoce? Nie wiem. Pani się zapytała, czy chce spicy. Powiedziałem, że chce. Tak to od środka wygląda. Pachnie bardzo przyjemnie. Widzę, że trochę będzie chrupało, trochę nie. Takie słodko-pikantne jest ostatecznie. Pikantne w przyjemny sposób. Nie mam pojęcia, z czego to jest, także chyba muszę wygooglować. Istnieje bardzo dużo rodzajów popia. To nie jest danie tylko popularne w Singapurze, ale też w Chinach, na Tajwanie, w wielu częściach Azji Południowo-Wschodniej. Głównie za sprawą imigrantów z Chin oczywiście. W tej wersji na pewno jest marchewka, na pewno jest jajko, na pewno jest taka chrupiąca panierka. Na początku myślałem, jak to zobaczyłem, że to jest prażona cebula, ale to absolutnie nie smakuje cebulą. Jest sałata, co jeszcze, szczerze mówiąc, nie wiem, ale jest to bardzo, bardzo dobre. Jedno takie popia kosztuje dolara i 70 centów, czyli niecałe 5 zł. Jest to raczej przekąska niż jakieś tam pełnoprawne danie, ale warto to przekąsić, bo jest przepyszne. I jeszcze jedno, sam naleśnik jest bardzo cienki, w smaku praktycznie niewyczuwalny, więc jest to tylko taka otoczka dla wspaniałego farszu. Lokal, w którym jadłem popia, istnieje od 1958 roku, także kawał historii. Został też wyróżniony przez przewodnik Michelin, choć nie gwiazdką. Trochę trudno tutaj trafić, ale wpisując oznaczenia konkretnego Hawkera, powinno wam się udać. Drugie piętro, pamiętajcie. Jeszcze były tam orzeszki ziemne na pewno. Hawkerzy obok sprzedają inny specjał singapurski, czyli carrot cake, który nic nie ma jednak wspólnego z marchewką. Jest przygotowywany z białej rzepy, która wygląda podobnie jak biała marchewka i z jajka. I wygląda w ten sposób, jak widzicie. Z takiej galaretowatej konsystencji. Pan mi posypał to sezamem, oblał sosem chili i oblał sosem sojowym. Kosztuje to, ta przyjemność, 2 dolary singapurskie. Czyli nieco ponad 5 zł. Dziwnie smakuje. Właśnie trochę jajecznie, a trochę jakimś takim, właśnie taką rzepą. Z sosem sojowym będzie chyba lepsze. Jest taki słodki sos sojowy. W sumie fajnie się komponuje. A ten ostry albo mnie zabije, albo będzie super pasował. Trochę w smaku to coś mi przypomina. Bo niby jest trochę jajeczne, niby jest trochę ta rzepa, ale z drugiej strony jest to trochę słodkie. Nie jest to deser absolutnie, to jest raczej posiłek słony. Mimo, że jest trochę słodkie. Przedziwna rzecz. Nie wiem, czy wam polecam, czy nie. Ale jeśli jesteście ciekawi, no to chyba trzeba spróbować. I tyle ode mnie. Dziękuję. Przyszliśmy na putu peeling. Putu peeling to są takie ciasteczka z mąki ryżowej i z nadzienia, z cukru palmowego.
Nasze są o smaku kokosa i orzeszków ziemnych. Jeśli oglądaliście Uliczne jedzenie, serial taki na Netflixie o ulicznym jedzeniu, odcinek o Singapurze, to tam pojawia się putu peeling, ale nie jesteśmy w tym miejscu, które jest na Netflixie, gdyż jest tak troszkę nie po drodze nam. Zeszliśmy na Chinatown do jednego z centrów handlowych, gdzie znajduje się jeden z oddziałów sieci, która nazywa się Lautan Tutu Kue. I spróbujemy teraz. To jest kokosowe. Szczerze mówiąc, nie smakuje jakoś super. Nie. Smakuje jak takie właśnie ciasto ryżowe. Takie niezbyt dobre i niezbyt dobre na dzień. Słodkie, suche, niezbyt smaczne. Według mnie nie jest takie złe. Rzeczywiście mogłoby być takie bardziej mokre, ale jest okej. Takie ciasteczka. Jesteśmy w Art Science Museum. Jest to muzeum, tak jak nazwa wskazuje, Muzeum Sztuki i Nauki. No i teraz są aktualnie trzy wystawy. My kupiliśmy bilety na wszystkie trzy. Z zewnątrz to muzeum przypomina taki kwiat. Zaraz pokażemy wam, jak to wygląda. No i pierwsza wystawa, na którą idziemy, to jest jakby taka wystawa o przyszłości, czyli taki świat w 2219 roku. Oddaliliśmy się troszkę od centrum Singapuru, podjechaliśmy sobie taksówką na zachód. Jesteśmy w kolejnym Hawker's Center. Tym razem przyjechaliśmy tutaj na kraba. Tak zwany chili crab to jest jedna z ikon gastronomicznych z Singapuru. W zasadzie wiele o nim nie wiemy, więc wszystko się okaże. Jesteśmy w miejscu, które polecał Netflix. Nazywa się ono Keng Eng Ki Seafood, w skrócie Kek Seafood. I zobaczymy, co tutaj się wydarzy. Wszystko już zamówione, czekamy. Kolejne pokaźne danie i kolejne pokaźne danie, którego się nie spodziewaliśmy, że będzie aż tak duże. Chociaż w sumie no, krab ma swoje rozmiary. Jest wielki. Jest wielki krab w sosie. Wezmę może takie szczypce. Ten sos smakuje taki dość słodki, trochę kisielowaty. Nie wiem, czy to jest ser tutaj taki, czy to jest trochę chyba jak ser to smakuje. Tu mam jakieś bułeczki, takie na parze. Nie wiem w sumie czemu, bo nie zamawiałem żadnych, ale może jest w zestawie. Udało mi się otworzyć szczypce. Całość jest mega gorąca jeszcze. Świeżo przygotowany. I ten krab w środku jest pyszny. Esencja kraba. Ten sos ostry smakuje jak taki sos słodko-pikantny, który bez problemu w Polsce możecie kupić gdzieś. Więc jakby ten sos nie jest jakąś super rzeczą moim zdaniem, ale sam krab, rewelacja. Jest to takie danie, że raczej się człowiek nabrudzi je jedząc, bo trzeba używać rąk. Ale spokojnie, tam jest łazienka, można później rączki umyć. Pierwsze spotkanie z tym sosem jest takie, że kurczę, za słodki, ale w sumie im więcej się go je i im więcej się je ten sos z samym krabem, tym jest to smaczniejsze. Bo generalnie sam krab też jest bardzo, bardzo smaczny. Maciek zjadł bardzo dużo kraba i dużo sosu. Dużo zjadł w ogóle i trochę jest brudny. I w ogóle jak jadł, to nie wyglądał zbyt fajnie. Był cały brudny. Sam krab rewelacyjny. Sos kontrowersyjny z początku, ale później był coraz lepszy. Cena też niestety nie za niska, bo sam krab kosztował 68 dolarów. Ile to jest na złotówki? Już wam mówię. To dokładnie 194 zł. I było to bardzo smaczne, choć chyba drugi raz bym przez tą cenę już nie zamówił. A moje te kulki, ile kosztowały? 8. Ja mówiłam takie kulki jakieś krewetkowe z warzywami, coś. Tak, one były spoko i kosztowały 8 dolarów, także... No i bardzo spoko zakup i ja to potrafię zjeść po taniej ścianie, jakieś kraby. W głowach się to przywracało, naprawdę.
Singapur z jednej strony może być tanim miastem, a z drugiej strony może być bardzo drogim miastem. Jedzenie w Hawker's Center kupicie za kilkanaście złotych i to takie porcje, którymi się spokojnie najecie. Będzie to bardzo smaczne i bardzo ciekawe jedzenie przy tym, ale w restauracjach już takich z obsługą kelnerską zapłacicie o wiele więcej. Tak jak zresztą widzieliście, są dania, które są po prostu droższe, tak jak Fish Head Curry czy Chili Crab. Są też po prostu droższe restauracje, bo znajdują się w jakichś miejscach, które mają albo fajny widok, albo są blisko czegoś. Także jedzenie może być i tanie, i drogie. Tania w miarę jest komunikacja miejska. Przejazdy metrem kosztują po kilka złotych. Jest taki system, za który płacicie za każdy przejechany przystanek, ale to są naprawdę groszowe sprawy. Można sobie wyrobić taką kartę, jak w Londynie na przykład, albo po prostu płacić własną kartą. Tutaj się Revolut na przykład może przydać, bo przewalutowuje od razu wszystko szybko, fajnie. Noclegi tak samo mogą być i tanie, i drogie. Nam się akurat udało znaleźć tanie Airbnb w bardzo fajnej lokalizacji, no ale wiadomo, jakieś hotele, no to już jest droższa sprawa i no to trzeba się przygotować. Najdroższe są w sumie wszelkiej maści atrakcje, nie ma tutaj żadnej alternatywy, albo płacimy dużo za atrakcje, albo nie idziemy na atrakcje. Te kilkadziesiąt dolarów za atrakcje trzeba liczyć. Najtańszy był chyba spacer między tymi drzewami, bo kosztował 8 dolarów, a tak, no to powyżej 20 dolarów wszelkie wejścia nas kosztowały, także no to jest taka rzecz najdroższa, której się już nie przeskoczy. Ale myślę, że te wszystkie atrakcje, z których skorzystaliśmy, były fajne. Nie było takiej, którą byśmy wam odradzili. Oczywiście, jeżeli chodzi o Art Science Museum, no to oczywiście zależy, na jakie wystawy traficie, bo one się pewnie zmieniają. Jeżeli chodzi o darmowe atrakcje, no to możecie się na pewno udać na pokazy te świetne. Możecie się udać również do ogrodów botanicznych, które są bodajże za darmo. Jest bardzo dużo fajnych różnych uliczek czy dzielnic, jak Chinatown czy Little India, gdzie można sobie zrobić jakieś fajne zdjęcia. Myślę, że są jakieś takie zakamarki, więc jak nie chcecie płacić za tego typu atrakcje, to oczywiście nie musicie. Po krabie za prawie 70 dolarów, że czas na makaron za 4 dolary. Dużo tańszy, również z owocami morza, aczkolwiek nie z wielkim krabem. Ale trzeba swoje odstać w kolejce, ja już stoję. Tutaj jest taki wężyk długi. Ja już stoję tutaj z pół godziny. I tak myślę, że jeszcze z 15 minut to potrwa. Godzinę czekałem na makaron, który nie wygląda zbyt apetycznie. Jest to makaron z jajkiem, z owocami morza. Jest bardzo dużo owoców morza tutaj, znaczy bardzo dużo. Jest troszkę owoców morza, są kalmary i krewety. Czemu to tak wolno szło? Bo dużo osób brało dla siebie po 5, po 6, a przygotowanie tego trochę trwa. Tutaj jest pasta chili i to są chyba jakieś takie małe limonki. Nie wiem, pierwszy raz widzę taki owoc. Spróbuję. Takie suche. Smakuje trochę jak carbonara z owocami morza. Taki jajeczny makaron. W ogóle to danie nazywa się Hokkien Mee. Nie wiem, czy dobrze wymawiam, ale jakoś tak. Jest popularny w Malezji, w Singapurze. Mnie póki co nie porwało, więc może wymieszam sobie z tym chili. Maciek już wymieszał wszystko. Na początku jak spróbowałam, to właśnie mówię, dziwne. A teraz jak jest wymieszane, to mi smakuje. Jest ostro kwaśne. Krewetka była dobra. Dla mnie spoko. Może ja po prostu jestem mniej najedzona i dlatego mi bardziej smakuje. Jest lepsze, to na pewno. Ale wciąż jest dość specyficzne. Te kalmary gumowe. No kalmary niedobre. Kolejne danie w Singapurze, które mogę określić słowami przedziwne. Całkiem smaczne. Ale bym chyba drugi raz nie zamówił. Kosztuje jedyne 3 dolary. Ale godzina czekania. Ale godzina czekania, więc też nie do końca fajnie. Singapur jest jedną z, tak naprawdę ostatnią prawie, że częścią naszej podróży po Azji Południowo-Wschodniej. Przylecieliśmy tutaj z Tajlandii, a dokładnie przylecieliśmy z wyspy Phuket. Z Tajlandii jest bardzo dużo lotów do Singapuru. My leciliśmy z Phuket około 2 godzin. Loty są w miarę w przystępnych cenach, zależy też oczywiście, jaką linię lotniczą wybierzecie. My lecieliśmy linią Air Asia. No ale oczywiście są też bezpośrednie loty z Polski. Z Warszawy możecie przylecieć bezpośrednio do Singapuru. Lot trwa pewnie około kilkunastu godzin, tak mi się wydaje. Pewnie tak. Jesteśmy w miejscu, które nazywa się Level 33, czyli jest to restauracja, która znajduje się na 33 piętrze z przecudownym widokiem na całą zatokę. I co najciekawsze, jest to też najwyżej położony na świecie mikrobrowar. Ja mam portera, Sonia ma piwo pszeniczne. Zdróweczka.
Koniec końców wypiliśmy po jednym dużym piwie, ja jeszcze sobie wziąłem jedno małe India Pale Ale i łącznie zapłaciliśmy 45 dolarów singapurskich, co daje nam jakieś 130 zł, ale w cenie jest widok. Ale nie szkoda na to pieniędzy, bo piwo to nasze paliwo, woohoo! Fajnie było, bardzo mi smakowało piwo, było to jedno z najdroższych piw, jakie piłam w życiu, ale za to z widoczkiem. I to wszystko. Tak naprawdę Singapur wyszedł, można powiedzieć, dość spontanicznie w naszej podróży, ponieważ nie mieliśmy kupionych biletów, nie mieliśmy nic zabukowane, zrobiliśmy to dopiero w czasie już naszego tripu, no ale jak wcześniej oglądaliśmy zdjęcia, widzieliśmy jakieś relacje czy opowieści naszych znajomych, to stwierdziliśmy, że jest to miejsce dla nas, ponieważ bardzo lubimy duże miasta. Singapur jest miastem nowoczesnym, mi się bardzo podoba to, że jest tutaj tak. Są wspaniałe drapacze chmur, obok są palmy, jest dobre jedzenie, więc tak naprawdę wszystko, czego nam potrzeba. Myślę, że my się bardziej odnajdujemy w takich miastach niż na przykład na wyspach. To, co mi się podoba w Singapurze, w przeciwieństwie do Bangkoku, to to, że jest to miasto całkiem ułożone, jest czysto, jest porządek, jest wszystko dobrze oznaczone. Trochę może miasto traci na uroku przy tym, że nie ma tego jedzenia sprzedawanego na ulicy. Z drugiej strony dzięki temu jest porządek, dzięki temu jest czyściej, dzięki temu wiadomo, gdzie co się znajduje i to mi się podoba. Ja lubię jednak porządek. Miasto jest z jednej strony bardzo uporządkowane, ale też trochę, można powiedzieć, przegina w drugą stronę. W Singapurze jest bardzo restrykcyjny i bardzo przestrzegany mocno system kar wszelkiego typu. No i te zasady niektóre, których trzeba przestrzegać, są dla nas, na przykład dla Europejczyków, dość dziwne. Jedną z taką najbardziej znanych jest zasada dotycząca rzucia gumy. Co jest najlepsze, większość osób ma w głowie takie przeświadczenie, że w Singapurze nie można, można dostać mandat za wyrzucenie gumy na ulicę. To jest nieprawda. Tak naprawdę w ogóle nie można rzucić gumy. Nie można jej nigdzie tu kupić. Inne dziwne rzeczy, których nie można, to na pewno jakieś tam granie, śpiewanie na ulicy, takie jakieś spontaniczne, pewnie niezorganizowane. Nie spuszczenie wody w toalecie, jakieś tam, nie wiem, graffiti, czy jak ktoś zniszczy jakieś, coś pomaluje jakąś farbą i tak dalej. Była jakaś akcja, że dwóch niemieckich turystów zostało chyba skazanych na karę chłosty. Są bardzo duże kary za zapalenie papierosów w miejscach do tego nieprzeznaczonych. Są specjalne strefy, gdzie można palić papierosy. Nie można absolutnie pić ani jeść w metrze. Za to też są bardzo duże kary. I tak naprawdę te kary są tak od kilkuset do kilku tysięcy dolarów. Dlatego trzeba bardzo przestrzegać. O, też ciekawe, jest kara za podłączenie się do czyjegoś Wi-Fi. Też tego nie można robić. No więc tych kar jest naprawdę sporo i można dużo zabulić. Jesteśmy w jednym z punktów takiej sieci, która nazywa się Yakun Kaya Toast i ona specjalizuje się w Kaya Toast, czyli takim śniadaniu Singapurczyków. To są pszenne tosty z masłem podane z takim jajkiem. Śmiesznie to wygląda. Te tosty są z masłem i z dżemem kokosowym. Także coś ciekawego. Do tego zamówiliśmy sobie herbatę z mlekiem, też tradycyjna taka, taki tradycyjny poranny napitek. Zestaw tost plus herbata kosztuje 4,80 dolara, czyli jakoś tam powyżej troszkę 12 zł. Do tego jeszcze wzięliśmy sobie po babeczce bananowa i pandanowa po 1,80 dolara. Same tosty są słodziutkie, ten dżem jest super, bardzo mi smakuje, ale generalnie wydaje mi się, nie wiem czy słusznie, że to danie je się tak, że te tosty macza się w tym jajku, które otrzymaliśmy, już sobie wybełtałem. To jest takie jajko na miękko zrobione po prostu. I dzięki temu mamy taki słodko-jajeczny posmak. Przez to trudno to danie sklasyfikować jako deser, ale też trudno sklasyfikować to danie jako taki słony posiłek. Fajne śniadanie. Do picia słodka herbata z mlekiem. Bardzo smaczna. Przez stały wyjazd często piłem taką herbatę, ale w wersji na zimno. No i deser po w sumie słodkim śniadaniu. Babeczka pandanowa. Pandan to jest taka roślina tutaj, która w smaku przypomina wanilię. Dobra. My w Singapurze byliśmy na 3 dni. Czy to jest mało, czy to jest dużo, nie wiem. Mi się wydaje, że też jakoś bardzo, bardzo intensywnie nie zwiedzaliśmy. Można było ten czas może wykorzystać lepiej, ale też to jest końcówka naszej podróży. Nie mamy już takiej energii jak na początku, więc no to zależy. No też zależy, czy chcecie jednak trochę tego relaksu mieć, pospacerować, pójść sobie gdzieś do jakiejś kawiarni coś zjeść, czy po prostu biegać od atrakcji do atrakcji. Na pewno jak przyjedziemy kolejnym razem, to może na ten jeden dzień, dwa dłużej i byśmy sobie pojechali
na wyspę Santosa, gdzie jest po prostu bardzo dużo rozrywki. Jest tutaj na przykład Universal Studio, do którego myślę warto pójść, z wielkie akwarium, największe na świecie, takie oceanarium. Więc myślę, że te atrakcji jest sporo, więc jeszcze na 1-2 dni w Singapurze myślę nam by się znalazło trochę tych rzeczy do porobienia. Ja mam lekki niedosyt Singapuru, także z chęcią tutaj wrócę. Obiecałem wam na początku filmu, że będzie dużo laksy w tym materiale, a tu proszę, nie było. Mieliśmy po pierwsze troszkę pecha, bo lokale, które były nam polecone wtedy, kiedy je odwiedzaliśmy, były zamknięte i to nie dlatego, że miały inne godziny otwarcia, tylko po prostu jakiś losowy przypadek sprawił, że były zamknięte. A po drugie, w Singapurze jest tyle dań do spróbowania, że samej laksy jeść nie chcieliśmy. No i koniec końców wróciliśmy do miejsca, w którym wszystko się zaczęło, czyli do słynnego Lau Pa Sat, czyli Hawker Center w samym sercu dzielnicy finansowej. No i wróciliśmy do Songki Fishbowl Noodles, gdzie jedliśmy laksy. Laksa w tej wersji to jest curry laksa. To zupa na czerwonej paście curry z makaronem i z dodatkami. Jest trochę mleczka kokosowego, jest jakieś tofu. To jest chyba ciastko rybne najprawdopodobniej. Tak trochę to smakuje. Do tego jest pasta chili, jest sambal, może być kapusta, mogą być mięsa wszelkiej maści. Wszystko zależy od miejsca i twórcy danej laksy. Laksa w ogóle ma wiele rodzajów. Tak się stało, że spróbowaliśmy tylko curry laksa, czyli tej najpopularniejszej wersji. No ale jest niedosyt, więc może wrócimy do Singapuru za jakiś czas spróbować już wtedy tylko i wyłącznie laksy we wszelkich jej odmianach. W tym filmie wielokrotnie używałem zwrotu, że coś mi smakuje, coś jest ciekawe, ale drugi raz bym tego nie zamówił. Nie zawsze trafiałem ze swoimi smakami, przyznaję, w Singapurze, co nie znaczy, że ja tych dań już nigdy nie zjem. Na pewno nie żałuję tego, że ich spróbowałem. Ale jeśli miałbym wskazać właśnie swojego faworyta z Singapuru, to zdecydowanie byłaby nim ta laksa. Jesteśmy już na lotnisku, wracamy do Bangkoku, z Bangkoku do Warszawy, także żegnamy się. Jeśli wam się ten film podobał, no to zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie też kanał, bo będzie jeszcze coś z Singapuru. Zobaczcie też poprzednie filmy z Azji nasze, m.in. o gwiazdkach Michelinu w Singapurze. A na dzisiaj to już wszystko. Do zobaczenia w lepszych czasach. Na razie, cześć. Smacznego!